Wrocław zrobił to po raz kolejny. Gitary z całej Polski i świata opanowały wrocławski rynek, a gitarzyści po raz kolejny pobili gitarowy rekord świata. Na rynku zagrało 7967 gitar. Brak mi słów, powiem szczerze, bo był wyjątkowo energetyczny, wyjątkowo pozytywny. Każdy rekord jest wspaniały i pozytywny, ale ten po prostu przeszedł wszystkie możliwości, aż mam ciarki na plecach, jak sobie o tym pomyślę, po prostu była taka jazda. Jest super, zawsze było super. Byliśmy 4 lata temu, później pandemia, niestety nie mogliśmy być. Jest super, zawsze jest super. Ten tłum, ten klimat i dźwięk gitar. Dzisiaj pierwszy raz mam ukulele, tak więc będzie lekka zmiana dla mnie. A który raz już pan bije rekord? 5., 6? Publiczność, jak się bawi, no, przede wszystkim. Wrocław jest miastem kultury, nie? Dźwięk gitar i tych ludzi z gitarami. Postanowiliśmy w tym roku pobić rekord i stąd właśnie moja obecność. Czyli pierwszy raz. Tak, pierwszy raz, jestem z rodziną, także jeszcze za nami są, tak właśnie. To jak się podoba ten pierwszy raz? No super. Univibe, o tym, żeby być razem, o tym, że chociażby tutaj na rynku muzyka naprawdę nas łączy i jest ponad wszystkimi podziałami. Zupełnie wszelkie programy, nawet polityczne, przestają być ważne, bo po prostu cieszymy się muzyką, cieszymy się, że jesteśmy razem i to jest największa wartość naszego festiwalu. No, atmosfera, można spotkać wielu fajnych ludzi, no i wielu ludzi, którzy tak samo jak i ja lubią. Przyjechaliśmy spod Szczecina i jechaliśmy w deszczu. Wiedzieliśmy, że jak się tu przyjedzie, to musi być pogoda, musi być słońce, bo to zawsze jest słońce. To jest gitarowe serce Europy i świata. Oczywiście 1 maja zapraszamy do Wrocławia, bo 1 maja we Wrocławiu to nie jest święto pracy, tylko to jest święto gitary. Także przybywajcie. Ja jeszcze powiem o tym znaku może dwa słowa. To jest UIV, Uniting Vibration, jednocząca wibracja muzyki. To jest coś, co się dzieje tutaj we Wrocławiu co roku, dlatego warto być 1 maja na rynku we Wrocławiu.